Jak to się stało? Chodzili, śpiewali tam, jadą misie, czy co tam, jak to było? No tak, no chodzili, biegali, śpiewali, ale strasznie fałszowali. Jaka rola basbarytonowa ci się marzy? Dawaj. No. Jesteś typem scenicznym zwanym na wieki wieków Amant. No i... Są świetnie wychowani. Przed nami śpiewająca rodzina Kaczmarków. Dzień dobry. Dzień dobry. Piotr, sprawca tego wszystkiego. Adam? Tak, zgadza się. Pani Iwona? I Wojtek. Dzień dobry. W jednym z wywiadów powiedzieli, że ich wszyscy mylą. Jak wysyłam pytania, też ich pomyliłam. Tada! Coś w tym jest. Zanim nam dacie koncert, na który od rana czekamy, to mam do was kilka pytań. Może będą banalne, ale ja z wami nigdy nie rozmawiałam. Panie Piotrze, do pana pierwsze pytanie. Jak w ogóle wykryliście talent wokalny u synów? No to trudne jest pytanie. Jak to się stało? Chodzili, śpiewali tam, jadą misie, czy co tam, jak to było? No tak, no chodzili, biegali, śpiewali, ale strasznie fałszowali. No. Straszliwie, po prostu to się nie da w ogóle opowiedzieć. Pani jest tenorem, pani Iwona jest sopranem pięknym, w związku z tym słoń wam na ucho nie nadepnął, czyli kto bardziej fałszował, Adam czy Wojtek? Dłużej Adam fałszował. Adam, dłużej fałszowałeś. Tak. Ważne, żeby wyrosnąć z tego, tak? To później prawda, to jest. Prawda, powiedział chłopiec. Tak jak pani w przedszkolu powiedziała nam, że zaprasza na występ, bo Wojtek będzie śpiewał, to po prostu mieliśmy taki stres. Naprawdę? Jak my pójdziemy na występ, a on stanie i zaśpiewa. A to się okazało, że już mając 6 lat śpiewał naprawdę całkiem przyzwoicie. Tak ci zostało, Wojtek. Był przebrany za pomidora, pamiętam. Czyli słuchajcie, strój za pomidora w przedszkolu okazało się, że Wojtek tutaj jest basem, barytonem. Pewnie tego nie lubisz, ale oczywiście mówię o tobie jako kontynuatorze Bernarda Ładysza, bo rzeczywiście skalę głosu masz podobną. Czyli w przedszkole wykryło talent wokalny. Dobra, pytanie takie, jeszcze rodzinne. Macie jeszcze córkę, prawda? Czy ona też śpiewa, czy jest obok waszej czwórki? Ania nie śpiewa, powiedziała, że to już by było naprawdę za wiele, natomiast bardzo ładnie tańczy, taniec współczesny, rozwinęła się w tym kierunku bardzo fajnie, także... Dowolnie tak. Ale śpiewała z nami. Ona musi być wyjątkowa po prostu, śpiewała. Dlatego nie może śpiewać. Jak była malutka, to żeśmy ją wykorzystywali do śpiewania, także też nami. Bardzo dobrze. Pani Iwono. Do pani pytanie. Jak wspominacie pierwszy wspólny koncert i ile miał najmłodszy zawodnik, kiedy stanął na scenę? Adam, kiedy stanął w ogóle na scenie, to miał 3 lata bodajże. O. To razem z bratem i siostrą występował właśnie w takim przedstawieniu kolędowym. Natomiast wspólny nasz kolędowy koncert, Adaś miał 4 lata wtedy. 2007 rok, śpiewaliśmy rodzinnie, pierwszy nasz taki cały duży koncert kolędowy. Kochałeś scenę od początku? Powiem szczerze, że bardzo mnie to dużo kosztowało. Bardzo się denerwowałem. Dopiero później jak więcej tych występów, tak. Lubiłem w domu bardzo śpiewać, ale występy mnie bardzo zżerały. Ja pamiętam wasz występ Mam Talent. Pamiętam, chyba ty występowałeś pierwszy. Tak. Najpierw pani Chielińska zapytała cię, od ile ty się pracujesz jako urzędnik, bo byłeś tak bardzo poważnie ubrany. Potem oszalała na twoim punkcie. Potem wyszedł Wojtek i wszystkich rozłożył na łopatki. Ale ja nie o tym, bo mam do was pytanie braterskie. Podpowiedzcie mi, bo ja mam 3 wnucząt, z czego 2 to są chłopcy. Powiedzcie mi, jak to jest między wami, jeżeli jesteście ze sobą niemal 24 godziny na dobę. Jak wyglądają wasze braterskie relacje? Idealna symbioza? Trochę rywalizacji, ukryta wojna, jawna wojna. Wydaje mi się, że tak naprawdę to od zawsze byliśmy razem, ponieważ od dziecka trenowaliśmy razem sporty walki, więc przeżyliśmy praktycznie większość swojego dzieciństwa i tego takiego nastoletniego na treningach, więc 3 razy w tygodniu, te 2 godziny zawsze byliśmy razem na treningach. No. Później, no, jak to zaczęła się cała nasza podróż śpiewająca, to... Jest tak samo, no, cały czas nic się nie zmieniło. No. I chyba rywalizacji, jakiś smaczek dajcie tak cudownie. Ale to jest taka fajna, myślę, zdrowa rywalizacja. Ja na przykład mam taki charakter, że zawsze lubię tak podgryzać Adama. Po prostu są świetnie wychowani. No to tak, to szapoba, to prawda. Ja zawsze lubię tak Adama podgryzać, on zawsze trochę denerwuje, ale... A bym powiedziała, że jest kompletnie odwrotnie, nie, patrząc na was. Nie, nie.
Nie. Tak? Nie, ja zawsze jestem takim prowodyrem różnych takich... Ale myślę, że z wiekiem to się coraz lepiej jakby dogadujemy, tak? Ta różnica wieku jest... No po prostu wcześniej ta różnica wieku też była taka dość... A jaka jest między wami? 4 lata. 4 lata. Matko, to jest jak między moim najstarszym wnukiem a bliźniakami. No właśnie. Oni się wiecznie napasają. Ja chciałam tylko wtrącić, że my mamy w domu siłownię. Oni też tam schodzą często razem i tam mają maty i się tam dogadują. Dobra, a teraz mam pytanie do was. Wojtek. Dobrze. Zgadza się. Co gdzieś mam? Nie wiem co. Musicie się przekrzcić. Ale ja to jest. Naprawdę, jest jakoś tak. Musisz Adam Brodę zapuścić, to będzie. Będzie łatwiej. Pytanie, że mi się Adam. Ale to jest zawsze. Najciekawsze jest zawsze na koncertach. To się bardzo często zdarza, jak podchodzi do nas jakaś pani, nasza, mówi, że jest naszą ogromną fanką. Po prostu słucha nas non-stop, wszystkie wywiady. Po czym do mnie mówi: gratuluję panie Adamie. Adama, panie Wojtku. Więc... Dobrze. Ale Wojtek, ja chciałam powiedzieć tak. Ja wysłałam muzykę operową z mlekiem ojca. Mój ojciec, tenor, ma zawsze Centralny Zespół Wojska Polskiego, Opera Warszawska. Najlepszy przyjaciel ojca z zespołu Bernard Ładysz. Nie na darmo go tutaj przy twojej postaci przywołuję, bo ja dopóki nie usłyszałam ciebie, to wydawało mi się, że takiego głosu już nie będzie. A tu się okazuje, że jest. Wspaniały bas baryton, cudowny dar, jaki dostałeś, który na pewno szkolisz, ale mam do ciebie pytanie. Czy planujesz przyszłość na scenach operowych? Od momentu, kiedy tak naprawdę przeszedłem mutację, bo wcześniej śpiewałem bardzo wysoko, bardzo takim... Słyszałam. Bardzo wysoko, jeszcze wyżej niż Adaś przed mutacją. Nagrania. Tak, więc... Później miałem 2 lata takiego naprawdę ciężkiego okresu, bo ten głos falował w każdą stronę możliwą. Nie wiadomo, jaką pójdzie. No właśnie, a po skończonej mutacji zrobił się bardzo, bardzo niski. Piękny. I wtedy jakoś tak, tutaj zawsze będą się ze mnie śmiali, bo zawsze ja przywołuję tą opowieść, że... Znamy, tak. Już się pukaliśmy tutaj. Tak, że oglądali rodzice jakieś przedstawienie w telewizji i tam śpiewał właśnie nasz polski tenor Piotr Beczała. Aha. I zobaczywszy go w tej telewizji, stwierdziłem, że dlaczego ja, Wojtek Skoluszek, nie mógłbym zaśpiewać Metropolitan Opera tak naprawdę. Kompletnie nie ma powodu, dla którego miałbym nie zaśpiewać. Od tamtej pory staram się robić wszystko w tym kierunku, żeby w końcu tę Metropolitan Opera zadebiutować. I takie są plany. Ja myślę, że jesteś skazany na sukces i myślę, że tak jak Bernard Ładysz zdobył Primo Assoluta wiele lat temu, to myślę, że ta nagroda Primo Assoluta teraz może zupełnie być spokojnie w twoich ambicjach. A czy masz, wiesz, bo bas baryton to jest znacznie mniej poza arią z Kołuby słynną, ma mniej takich, wiecie, popularnych ról, to ciebie przepytam na okoliczność takich bardziej prywolnych postaci. Masz jakąś rolę swoich marzeń, bo bas baryton taki... Tak, znaczy generalnie mój głos w miarę wieku rozwija się bardziej w stronę barytona dramatycznego, czyli jakby te basowe... Giorgio Germont? Tak, właśnie. Ale barwa jest, ten głos jest dlatego taki specyficzny zawsze, że wszyscy uważają, że jestem basem, ale jestem barytonem. Tylko moje zabarwienie jest basowe i przez to wszyscy mnie mylą z tym. Jaka rola bas barytonowa ci się marzy? Dawaj. No cóż, jest kilka takich rur. Dawaj. Zależy od tego, czy taka rola bardziej postaciowa, czy taka bardziej rola, jeśli chodzi o wokalne trudności. Gdybyś miał dzisiaj żeton pod tytułem mogę sobie wybrać jedną bas-barytonową rolę, na jaką rolę kładziesz ten żeton? Myślę, że jest to taką najbardziej taką znaczącą rolą, którą człowiek może zaśpiewać będąc barytonem, to jest Rigoletto. Książę? Nie, Rigoletto. To tytułowy. Tytułowy, tak. To jest taka, jeżeli chodzi o taką bardziej... Największy horror operowy, jaki znam, to libretto Rigoletta. Tam. Dokładnie, więc to jest jedna z najtrudniejszych ról i w takich postaciowo, jeśli chodzi o aktorstwo. I tak, Verdi. Ale jeśli chodzi o takie role bardziej przystępne, to myślę, że rola Escamillo w Carmen Toreadora jest taką... Fantastycznie, tak. Czekam na to. Piękny kostium. Tak, przede wszystkim. Kostium ładny, tak, to prawda. I pełno kobiet dookoła. To prawda. Wiwatujących na cześć. Boże, próżność męska zadana tak, po brzegu. Patrząc pod tym kątem, to myślę, że ten Escamillo jednak fajniejszy niż Rigoletti. Tak. Adam, ja mam do ciebie takie pytanie, wiesz.
Jesteś typem scenicznym zwanym na wieki wieków Amant. Dziękuję. Niewątpliwie. I to jeszcze tenor. Tenorowe arie to są sami Amanci. Zobacz. Alfred Germont. Rawiata. Radames. Słabo skończył, zamurowany, ale dobra. Onegin. Cavaradossi. Tam tylko są dwie arie, które się daje słuchać, reszta jest do kitu. Rudolf. Cyganeria. Co cię bardziej kręci? Estrada musicalowa, deski operowe, operetka, czy coś jeszcze? Czy muszę sprostować, że mój głos po mutacji rozwija się w stronę barytonową bardziej też? Jednak barytonową. No weź, także weź to. Robię konkurencję bratu. Żadna konkurencja. Taki byłeś tenorek, piękny i co? Jeśli będzie tenor, to będzie naprawdę taki dramatyczny i na skalę światową. Nie, głos barytonowy, na pewno. Na pewno barytonowy. A masz jakąś rolę ulubioną? No to muszę powiedzieć, że brat mi właśnie tutaj podkradł pomysł, tak, bo już coś zastanawiałem wcześniej, mówię, jest Kamilio, powiem. Operę i obsadzę was. Będziemy tylko Carmen wystawiać. Tak, kochani. Ja myślę, że już wszyscy czekają po prostu na wasz występ. Ba-du-ba-du-ba-di-ba-du-bi-u-ba-bom. Ba-du-ba-du-ba-di-ba-du-bi-u-ba-bom.